Witam serdecznie. Jeszcze czas wodnika i jednocześnie też pewne działania, które są najbardziej istotne w naszym życiu. To też jestem po wykładzie tutaj tranzytu właściwie, Urana. Urana na naszą ojczyznę. Dzisiejszy dzień, no to jest piątek, już i ja w środę miałem wykład, ale nie uda się wcześniej, dlatego że czas biegnie szybko, a też pewne sytuacje, które nie są zbyt idealistyczne. Wszyscy się pytają, co będzie dalej. Proszę zwrócić uwagę, że to, co się dzieje, to właściwie powinniśmy dojść aż do czasów opozycyjnych do tego czasu teraźniejszego. Jest to dokładnie wojna krymska. I powiedzmy, że traktat paryski, który radzę obejrzeć, czy na YouTubie, czy poczytać, co się wtedy stało, jak to wygląda i o co chodziło w tej wojnie. Później jest pierwsza wojna, druga wojna światowa, która jest najbliższa naszym czasom, a w tej chwili okres, który był dosłownie na kilka dni przed tą historią, która nas najbardziej interesuje, to okres, powiedzmy, sanacji, dzisiaj tak się to też nazywa, neosanacją, jest najbardziej reprezentatywny. I tutaj trzeba, by popatrzeć, jak wygląda to wszystko, co się dzieje dookoła nas, jak wygląda ten punkt zawieszenia. Tym punktem zawieszenia jest zwycięstwo ówczesnego Związku Radzieckiego nad faszyzmem, który będziemy obchodzić lada moment w maju. I znamy tą datę. I prawdopodobnie według wszelkich moich tutaj sytuacji widzę ogromne działanie właśnie tego punktu albo tego czasu. Oczywiście ten czas jest lada moment i będziemy mogli obserwować, jak wygląda ta sytuacja, patrząc się w przestrzeń kosmosu, czyli kosmogramu, a inaczej patrząc się, jak będzie się wydarzać. Dlaczego ta data jest tak szalenie istotna zarówno w astrologii, jak i w naszej pamięci historycznej? Pamiętajmy, że historia kołem się toczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wszystkie działania, jakie są w tej chwili, są podporządkowane nowej rzeczywistości, czyli przyszłej epoce wodnika, która jeszcze mamy bardzo dużo czasu. Nie wiem, czy dopiero następne pokolenia dotkną tej epoki już pójściu do przodu, a trzeba przyznać, że wszystko, co się dzieje, musi mieć swój czasoprzestrzeń i czasookres, który rozkwita w działaniach właśnie tych zjawiskowych. No, według zasady, po znakach poznacie. W dodatku Uran, który niedawno retrogradował, i właśnie tutaj w maju wraca na swoją pozycję. Wraca na swoją pozycję
retrogradacji. Czy od moment retrogradacji jest właśnie tego dnia i dlatego ta data jest tak szalenie spektakularna. I ja ukryłem tą historię pod względem tutaj mojego wykładu, ze względu na to, że po prostu osoby nie znają się aż tak dobrze na astrologii. Zaledwie kilka osób tam było, które i chyba się zorientowały, o co chodzi, bo mówiłem o retrogradacji, ale nie mówiłem o tym punkcie, który, od którego rozpoczynamy właściwie interpretację. Do tej pory wszystko robimy to, co jest zaplanowane w przestrzeni kosmosu i jakby odgrzebujemy błędy przeszłości. I teraz, jeżeli patrzymy na okres tutaj tego okresu no dosyć dawnego, ale jednak imperialnego patrzenia na Rosję i niedarowania na przykład chociażby w tej chwili ostatni moment, to dotknięcie słowne Mołdawii. To jest najbardziej reprezentatywne, bo teraz basen tamtego morza został jakby utracony pod panowaniem, ale co najciekawsze, że nie pod panowaniem teologicznym, ale pod panowaniem właśnie tutaj tym działaniem, a największe udziały miała, no trzeba przyznać, już słabnąca Austria, a budująca właściwie Anglia, mocarstwo, które zaplanowało to, co dzisiaj jest, o czym mówi tutaj dr Jaśkowski z całym swoim repertuarem historycznym, gdzie jest to faktycznie historia, którą nie za bardzo znamy. A to, co byśmy mogli realizować, to przede wszystkim niepowtórzenie błędów historycznych, bo wówczas nastąpią błędy historyczne, które zawsze tutaj stawiam historię z histerią, dlatego że cały czas dążymy do zupełnie innej refleksji naszej świadomości, co jest nieumiejętności rozpatrywania tej czasoprzestrzeni i pozostawienia klakierowi tutaj medialnemu na przykład w założeniu, co jest wielkim niebezpieczeństwem, o czym tutaj bardzo mocno przestrzegam, a logika myślenia jest logiką zwycięstwa i w tym narodzie naszym ta logika myślenia w tamtym okresie idącym do rzeczywistości teraźniejszej jest namacalna po prostu, jest realna, ponieważ ona wówczas była, mimo że państwowości w tamtym okresie tej wojny krymskiej my nie posiadaliśmy, byliśmy w stanie rozkładu, a właściwie tylko takiego małego księstewka, powiedzmy, że warszawskiego, ale które działało bardzo prężnie i które potrafiło zjednoczyć świadomość, gdzie dzisiaj ta świadomość została rozproszona.
Oczywiście dziękuję i przepraszam za ten długi okres niebytu tutaj na YouTubie i także w tej przestrzeni tutaj, ale musiałem się przygotować do wykładu. Lada moment z kolei nowy wykład, trudniejszy, bardziej potężny. Zresztą bardzo dziękuję przede wszystkim tutaj koledze, który przyszedł z Łódzkiego Domu Kultury i wspomógł mnie niesamowitą wiedzą i trafnością swojego repertuaru historycznego i umiejętności skondensowanej myśli. Teraz następnie bardzo wszystkim uczestnikom też dziękuję, bo wbrew pozorom było dużo osób, nie spodziewałem się, i dużo osób tutaj z YouTube'a, czyli z oglądania na YouTubie czy na Facebooku. I to jest bardzo ważne. No i jeszcze raz dziękuję za te miłe słowa, które otrzymałem od Państwa po wykładzie. I mam nadzieję, że te wykłady, oczywiście nie wszystkie będą Państwa interesować, bo te wykłady są typowymi wykładami astro przestrzeni naszej życiowej. W zależności od sytuacji, tak, w tej chwili będziemy omawiać tutaj epokę wodnika i Polskę w tej epoce, co jest historią, którą już na tym wykładzie dowiedzieliście się, jak jest, a przyszłość nasza no jest w zalążku, tak jak budowali nasi dziadowie tutaj Polskę i tą integralną Polskę, tą, którą posiadamy, chociaż część utraciliśmy, bo została obdarta z pewnej historii, chociażby tutaj nie chcę wspominać jakiej, bo jest to troszeczkę drażniące dla miejsc, państw ościennych, nazwijmy to. Ale trzeba przyznać, że świadomość Lechów i naszych wspaniałych władców. Sekundę. To jest to dzieło, które powinno być naczelne w tej chwili, i to dzieło Słowiańscy Królowie Lechi. I właśnie czym była ta nasza ojczyzna, bo jest to nazwa do tej pory aktualna, wśród Litwinów, Węgrów i Turków, bo mówią na nas Lachy czy Lędziel, to jest ta nazwa, a nie Polska, i Polacy jesteśmy Lachami i musimy się z tym pogodzić, ale jednocześnie też znać tą historię, bo jeżeli tej historii nie znamy, nie możemy powiedzieć jednej rzeczy, że to kole bardzo mocno w sąsiednie narody. To jest to, że byliśmy i jesteśmy jednością i chwalebnością tego wszystkiego, bo chyba nie ma nic piękniejszego, jak być świadomym tego, kim się jest. A to jest początek historii, która jest zakryta. I początek tego wszystkiego, że no cóż,
że nie Lech Czech i Rus, tylko właśnie to. Słuchajcie, bardzo dziękuję jeszcze raz, bo tą książkę wywołał właśnie kolega tutaj z Łódzkiego Domu Kultury. Jeszcze raz dziękuję. Widzisz, że ją mam. I mam nadzieję, że wszyscy warszawiacy pójdą pod kolumnę Zygmunta i tam też to sprawdzą. Wszyscy, którzy są w Częstochowie, na dole, tutaj jak wychodzi się z kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, przechodzi się tak, tak by na górę, tam gdzie są namalowane, stworzona przez wielkiego mistrza malarstwa wspaniała Droga Krzyżowa, która jest jednym z najwspanialszych dzieł, jakie widziałem w współczesności, w dodatku patrząc się na daty, a znając historię, to już jest malowane pod natchnieniem Stwórcy. I miejmy nadzieję, że natchnienie przyjdzie. Może nawet byśmy mogli przyjąć z powrotem tą nazwę. Ku uciesze Węgrów, Turków, nie wiem, czy Litwinów. Ponieważ kiedyś była Litwa i korona. Oni tego nie pojęli do tej pory, że Polski nie było. My byliśmy tylko koroną. Oddaliśmy im całą władzę Jagiellę i tej całej, i do tej pory właściwie, krótko mówiąc, cierpimy, a oni nie potrafią, Litwa nie potrafi pojąć, że mają nam za złe Wilejkę i tą wojnę i tutaj te pewne rzeczy, i to jest takie smutne, że historię uczy się w taki sposób, jaki pasuje, a nie jaka ona jest. A ona jest tylko taka. Do zobaczenia. Do jutra. Zaczynamy od nowa. Codziennie postaram się przez te kilka dni nadrobić ten czas i uprzyjemnić Państwu tą królewską wiedzę, a ona przed nami stoi, tak jak zawsze stała, otworem i świadomością rozwoju myśli. Bezprzepiękna. Do zobaczenia, do jutra.